Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Szanowni Państwo, przed nami już walka w kategorii 91. Adrian Szmuda, klub sportowy boks w Lublinie, Rafał Rzeźnik, Berej Boxing w Lublinie. Pojedynku w kategorii 81 pomiędzy Tomczukiem a Pietrasem nie będzie. Zwycięstwo zawodnika Paco Walkowera. Ring wolny, runda pierwsza. Walka nie będzie już kontynuowana. Duże brawa. Pierwszy półfinał w kategorii 91 programu walczyli Rafał Rzeźnik i Adrian Szmuda. Za chwilę oficjalny werdykt. I wiemy także, że jutro w finale walczyć będzie już Paweł Borowic z klubu sportowego Paco, bowiem druga walka półfinowa w tej kategorii z Oskarem Kurbielem nie odbędzie się. No i przed nami werdykt walki półfinałowej w kategorii 91 kg. No ja już sobie ostrzę zęby na jutrzejszy finał, w którym zobaczymy Pawła Borowca, a jego rywalem, szanowni Państwo, będzie, no wiemy kto, ale to zaraz oficjalnie ogłosimy. Po zakończeniu tej walki, po ogłoszeniu werdyktu nastąpi w ringu miła uroczystość. Kamil Szcześniak ze Sparty Kraśnik ma niespodziankę dla trenera Ryszarda Murata i klubu sportowego BOKS, ale to o tym za chwilę. Szanowni Państwo, przed nami werdykt walki półfinałowej w kategorii 91 kg seniorów przez RSC. W rundzie pierwszej wygrywa Rafał Rzeźnik, Berej Boxing Lublin. I Rafał jutro walczyć będzie w finale z Pawłem Borowcem, a ja zapraszam trenera Ryszarda Murata, klub sportowy.